Witam w części czwartej. Let's play Total War Rome 2. Empire... się zaciąłem. E idę. Jak idę? E idę. Divide et impera. Dobre wejście. Teraz lepsze normalnie wejścia. Dobra. Nie ma co się zbłaźniać dalej. Dobrze. Co my ustaliliśmy? Primus Inter Pares miał... Co on miał? Nie wiem, co on miał robić. Ten miał... Aha, ten nic nie ma? A, bo to jest nowa armia, ojej, no. Co miał? Nic nie miał właśnie robić, dobrze. A, dopóki pamiętamy, wbijmy go do... A pierniczę. Nic to nie dało. Jest chyba jeszcze gorzej niż było. Masakra. Nie wiem. Jak zażegnamy tam problem, to pomyślimy, co tutaj zrobić. Ale tu, że będziemy musieli walczyć pewnie z nimi. W kolejnej, za 2-3 tury. Dobra. Nie, robimy wojowników, bo to nie ma co na razie. Znaczy, wojowników, no. Robimy tutaj sobie w pełni... w pełni kolesia, który... atakuje foreign territory. Weźmy sobie to. I często się będziemy bronić, więc na pewno to. Okej. No i nie mamy kasy. Jesteśmy po turze z Aretium, po przejęciu Aretium, więc sprawdźmy jeszcze, jak sytuacja z Atenami. Nie chcą nas w ogóle znać, trudno. Ci już nas nienawidzą. A jak jest z Kartaginą? Kartagina jeszcze nas lubi. Dobrze. Domyślam się, że w kolejnym... Już tak nie będzie wesoło. Żebyśmy mieli kolejny edykt, potrzebujemy mieć większe imperium. Czyli potrzebujemy jeszcze i prowincji. Dobra, na razie jest ok. Dobra, sprawdźmy, co się stanie. Dwie rzeczy mogą się stać. Zaatakuje nas... Oho, Kartagina jedzie. A ciekawe, czy Apolonia, czy ten Epiros... Jakie ma stosunki z Kartaginą? Chyba nie ma najlepszych, więc to może być dobre dla nas, bo oni ich rozwalą. Ale jeżeli oni nas teraz zaatakują, to nie może, może być niefajnie. Nie, dobra, lecą tam, nie jest źle. Dobrze. Massalia. Bardzo chciałbym mieć pokój z Massalią. Defensywny, oni mają niezłe jednostki, naprawdę są nieźli. Syrakuzy to jest dobra kasa. I co? Uciec nie możemy i chyba w ogóle nie będziemy mogli uciec. Masakra. A pierwszy chyba stratę. No i to samo, nic nie może, co możemy zrobić, możemy tylko walczyć.
Nie zapisałem nawet, bo to jest bez sensu. Może coś tam ugramy. Zaraz zobaczymy, czy coś ugramy, czy nic nie ugramy. Mam nadzieję, że coś tam ugramy, ale... A, jeszcze fajna sytuacja jest taka, że przecież oni dopiero przyjdą, ci nasi. Ja pierniczę. To nie był dobry pomysł, żeby ich wystawiać. Znaczy inaczej, to był zły pomysł, żeby ich wystawić za. Tak, to gdyby oni nas od razu zaatakowali, to myślę, że byśmy mieli o wiele większe szanse. No nic, trudno. No, oni mają potężną armię. Nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie coś zrobić. Domyślam się, że nas przejadą po nas normalnie. Ci tu mięsa, arma. Dobra. Jak oni przyjdą jeszcze za nimi, to już w ogóle... Ja pierniczę. Co to ma być w ogóle? Czego oni tak idą? Nieważne. Dobra. Nie wiem. Ci już walą. Czy w ogóle mają jakąś obronę? Będę się Nie, no to... A ci mogą w ogóle uciec? Zajebiście. Ready. Forward. Jupiter gives us strength. Sword. At once and speed. Your orders. Mandata to. Commander. Charge. Ready. Spears. Orders understood. Oh shit. Można byłoby im tą kawalerię rozwalić. Tak tutaj już będzie pozamiatane normalnie. Sobiutko to wygląda. Spears ready. Service. Double time.
slingers! General! Engage! Mob! Jeszcze uciekać, co? Spears! At your service! Mandata tua! Levy! Walić, walić, walić na nich, walić, 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 walić. Ready and waiting! Pull back! Brave Romans to a man! Jakbyśmy ich rozwalili, to dosyć przyjemnie. Nie powiem, byłoby dosyć przyjemnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobrze. Panie generalu, proszę iść tutaj. Panie tutaj, wy odpoczniecie. Wy sobie szczelacie. A oni nas będą chcieli obejść pewnie. Tak. Pewnie tak. Ty walmy tu. Ci sobie niech się walą z tym. Jak to wygląda? Falangę. Ci nie wiem, co to są. Dobrze. Spróbujmy coś na to poradzić. Ci na razie niech stoją. Tych dajmy tu, tych dajmy tu. Walić, ci niech odpoczywają. Not good. Wygląda to najlepiej. To jest dobre miejsce. Panowie już nie mają w ogóle nic. Dobrze, to panowie niech idą tu. No zajebiście. Walić. Dobrze. Walka chyba troszkę potrwa. Czy nie są wróceni tyłem? Są, dobrze. Bardzo dobrze tutaj jest, tu jest bardzo dobrze. Dobrze, proszę tutaj się wjechać w nich. Teraz proszę wjechać w tych. Aby nas nie sflankowali. Ci mam nadzieję, że za chwilę uciekną. Dobrze. Missile
Ej, co tu się dzieje? O, jaka sytuacja? A bracia, niech sobie idą tam. Okej, dobra, panowie. Wracamy się, bo tutaj jest tragedia. Chciałem się znaczyć. Nie wiem. Panie, uciekaj. Ja pierniczę. Brave Romans to a man. Yes, riders, at the devil! To jest dobry checkpoint. Póki ten jeszcze żyje, to nie jest źle, ale raczej to nie jest długo. A ci, przepraszam, co zrobili? Tutaj za ścianę i stójcie, odpoczywać. Jak sytuacja? Very tired, no to słabo. Dobra, może ich trochę rozwalicie. Tutaj w ogóle 5 osób tylko zginęło, więc nie jest źle. Dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz tak. No, w sumie sami ci. Dajcie im w sumie trochę pooddychać. Kurde, tych zaczyna trochę więcej ginąć. Ciekawe czemu. A ci co robią? Dawaj, 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 dawaj. Stańcie tak, żebyście też obejmowali tamtych. Pff.
Superman! Yours to command! Romans, ready for duty! Kurczę, niedobrze, że tych trochę ubywa. Ja pierdolę. Dobra. To bez sensu, że on tutaj stoi. Tak, zróbcie. Walić tutaj ładnie. Dawaj, 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 bo będziemy normalnie jedną całą część walić. Nie, no normalnie ci też są zmęczeni, ja pierniczę. Dobra, jedziemy, pany. Daje w ogóle? No niby daje, no. Dawaj, wali. Już tych to powinniście normalnie zjeść na śniadanie. Panowie? Ja pierniczę, nic się nie dzieje. Dobra, cofać się i charge'ować, bo to normalnie się w pale nie mieści, że wy nic nie możecie zrobić, no. Cofać się, cofać się, cofać się, cofać się. Może teraz coś z tego będzie. Kurna, czterech straci. Ja pierniczę. Nie mamy czasu je gonić. Może morale im obniżymy, bo nie wiem. Bardzo ważne jest morale, naprawdę bardzo ważne. Chociaż chwilkę sobie odpoczną. Dobra, przyspieszamy to, bo to jest normalnie... Porażka będzie, coś czuję. A ja się będę... bawił. Dobra, Stefan, bo to nie ma czasu. Dajesz.
Zacznij coś robić. Może się na coś w końcu przydacie. No dawaj, wbijaj się w nich. Pyk. Cofaj. Dobrze. Dawaj, 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 dawaj. To wygląda. Dobrze. No dawaj. Pyk. Cofaj. Ja pierniczę, no. Bijaj. Pyk. Cofaj. Co tu się dzieje, no? Jakaś popieprzona formacja się zrobiła. Dobra, panie, ty się wbijaj w tych. Cofaj. Wbijać. Dobra, cofać. Wbijać. Cofać. Nie wiem, co mam z nimi zrobić w sumie. Dobra, wbijać. Cofać. Wbijaj. Dawaj. Pyk. Cofaj. Shit. Shit! To jest najgorsze, co się kurczę mogło wydarzyć. Dawaj! Ja pierniczę. Ja pierniczę, no. Dobra walka, nie? Dobre, 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 dobre to było. O kurde, nieźle. Nie powiem. Byłem pewny, że to już przewalę. Ale żyjemy. Panowie, dobra robota. Jednak konica to konica. Szczególnie na początku gry, na końcu też, ale początek gry to konica normalnie. Rządzi. Dobra. Rozwalmy ich do końca, to co możemy. Gdzie oni jeszcze uciekają? Tu jest ich dużo. Dobra, pojedźmy jeszcze tutaj do nich, bo jednak oni uciekną. I będą te jednostki siedzieć w lesie. A nie mamy takiej mocy przerobowej, żeby ich dojechać później. I tak pamiętam, jak mówiłem, z kumplem grałem. I była taka sytuacja, że no nie było szansy na wygranie w
bitwie, ale mieliśmy słonie. I dałem mu do panowania słonie. Normalnie 1000 chyba, 1000 jednostek jedne słonie zabijały. No, jak dobrze są zagrane, one są OP. Dlatego jak mówię, jak widzę słonie w przeciwnika, to nie mam ochoty w ogóle walczyć z nimi w bitwie. Zapiszmy sobie to, bo było to dosyć niezłe. Zła walka. Tak to zróbmy, dobra. Normalnie fajnie, cieszę się. Nieźle to poszło. Zobaczcie, jaka różnica. Kurde. Ale też nas dowalili. Ja pierniczę, no mówiłem wam. Bałem się tych jednostek. To są zwykłe, a to jest elitarna jednostka tych. No. Wiadomo, dlaczego Rzym był taki mocny. Te krótkie swordy dają radę, naprawdę. Ale gdyby nie nasze jednostki dostrzelające, myślę, nie zrobilibyśmy tego, bo one zabiły generała. Chociaż widzieliście, jak długo utrzymywały się w formacji jednostki. Naprawdę długo. No dobra, dzięki. Część piąta niebawem. Myślę, że będziemy regularnie prowadzić tą serię. Dziennie jedna część. Więc myślę, że będzie spoko. Dobra, zobaczmy tylko jeszcze sobie. Nieźle, nie straciliśmy jednostek. One będą się długo recoverować, ale będzie spoko. Możemy sobie... zenslave'ować ich. Nie, wypuśćmy ich, bo to będzie problem. Dobrze. Tutaj sobie zrobimy auto. I tak naprawdę zostaje nam tylko garstka przeciwników. Dobra. Też wypuśćmy. A co? Niech mają. Ja wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w części piątej. A część piąta niebawem. Trzymajcie się. Cześć.